Przebudowa franciszkańskiej sprawiła, że mieszkańcy czterech położonych tam bloków twierdzą, że odczuwają pogorszenie stanu bezpieczeństwa. Kierowcy przejeżdżający tą ulicą poruszają się ich zdaniem ze zbyt dużą prędkością. Drugim zgłaszanym problemem jest ograniczona widoczność, czego powodem są auta stojące na nowych parkingach. Wyjazd z osiedla w ocenie lokatorów zamkniętego osiedla jest trudny, a likwidacja prawoskrętu wiodącego na osiedle zwiększa ryzyko kolizji. Wybudowane miejsca postojowe z obu stron wyjazdu z naszego osiedla znacznie ograniczają widoczność przy włączaniu się do ruchu przy wyjeździe z osiedla. Niejednokrotnie należy wyjechać pojazdem na jezdnię, aby uzyskać widoczność z lewej i prawej strony, tłumaczą w petycji złożonej do Rady Miejskiej. I dodają, że przed przebudową z uwagi na węższą i nierówną jezdnię pojazdy poruszały się tu dużo wolniej, a to ich zdaniem sprawiało, że było bezpieczniej. Sporo trudności sprawia także w ich ocenie spokojne i bezpieczne wykonanie manewru parkowania oraz włączenia się do ruchu samochodów opuszczających parking. Kolejna niedobra zmiana to przeniesienie przejścia dla pieszych w inne miejsce. Mieszkańcy bloków 2, 2A, 4, 4A uważają, że wielu kierowców jeździ na pamięć i bardzo gwałtownie hamuje przed pasami albo nie ustępuje pierwszeństwa pieszym. Zgłoszenia kierowane do policji nie przynoszą oczekiwanych efektów w postaci zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, więc liczą na to, że w zmianie pomoże im rada. Podsuwają również dostępne rozwiązania – montaż luster naprzeciw kolizyjnego wyjazdu czy montaż progów zwalniających na wysokości budynku numer 8.